Można odnieść wrażenie, że prace stanęły w miejscu. Budowa masztu 5G na osiedlu drwęckim w Ostródzie od początku nie była mile widziana przez mieszkańców. Pojawiły się protesty. Od tego czasu na placu budowy zrobiło się pusto? Czy to już koniec problemu? Nie mamy takich in informacji. Jakieś tam prace budowlane, takie wstępne, z tego co sam widzę, zostały poczynione i, i zatrzymała się ta budowa. A jaki będzie harmonogram pracy trudno mi ocenić. Podjęliśmy kilkukrotną próbę skontaktowania się z inwestorem w celu poznania szczegółów dotyczących chociażby terminów. Niestety szczęście nam nie dopisało. Skryt numeru 5. Maszt przekaźnikowy ma powstać przy ulicy partyzantów, tuż przy sąsiedztwie wielu domostw. Mieszkańcy nie tylko martwią się o spadek wartości ich nieruchomości, ale i o zdrowie. Chodzi o negatywne oddziaływanie promieniowania, to najczęściej padający argument. To prawda, ta, ta sprawa jest bardzo kontrowersyjna i w moim mniemaniu podzielam no, przeświadczenia mieszkańców tego osiedla, ale i chyba całe jest trudne, że ten maszt no, niefortunnie zostanie usytuowany. Mieszkańcy jak tylko dowiedzieli się o inwestycji zorganizowali spotkanie. Niestety nie życzyli sobie obecności kamery podczas rozmów. Ostatnie tygodnie ubogie są w informacje na temat tego przedsięwzięcia. Tymczasem starosta potwierdza, inwestycja jest nieunikniona. Pierwsza nasza decyzja była negatywna, jeżeli chodzi o, o budowę tego masztu. Inwestor odwołał się do, do, do wyższej instancji, i która podzieliła naszą, nasze stanowisko, ale inwestor poszedł po prostu z nami do sądu. Sąd uznał, że Prawda i, i jak gdyby y, jest po stronie inwestora i niestety my musieliśmy respektować wyrok sądu i musimy wydać pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę stało się faktem i jedyne co pozostaje to czekanie na zakończenie pracy.